Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Rzadko się wzruszam w czasie czytania. Ja się chyba wcale w czasie czytania nie wzruszam. Ale zdarzyło się ostatnio przy książce Krótko i Szczęśliwie. Historie późnych miłości. Zdarzyło się nawet dwukrotnie. Dlaczego? Bo to są opowieści, które wywołują taki dobry rodzaj wzruszenia. Bo jak opowiedzieć o miłości? Czasami za mało mamy do tego słów. Mała liczba słów to jest taki wątek, który za chwilę wróci. O czym opowiada Agata Romaniuk, o czym opowiadają jej bohaterowie, o drugich, trzecich, kolejnych miłościach, które przychodzą, przyszły do nich w różnych momentach życia. Czasem są to pierwsze, prawdziwe miłości, ale według niektórych późne, bo po 40, 60, a czasem i po 80. Niespodziewane to historie, proste, o których czasem trudno się opowiada, które trudno jest wysłowić. Zapisała historię swoich bohaterów w książce Krótko i Szczęśliwie, Historie późnych miłości Agata Romaniuk. Książkę opublikowało wydawnictwo poznańskie w serii reporterskiej, a ja spotkałem się z Agatą w księgarni The Revolutionibus Books i porozmawialiśmy o miłościach. Obiecałem, że będzie krótko i szczęśliwie i tak właśnie będzie, bo opowieść będzie miała na pewno szczęśliwy finał, a ja jestem szczęśliwy z bardzo prostego powodu i o tym też będzie krótko. Kilka dni temu podczas gali Podcast Roku, to konkurs imienia redaktora Janusza Majki, Alfabet Wojtusika otrzymał nagrodę w kategorii Lifestyle, Kultura, Hobby. Jury przyznające nagrodę wyróżniło mój podcast, nasz podcast, za intymność, wrażliwość i umiejętność przeniesienia słuchaczy w świat książek. Jestem szczęśliwy i byłem, i nadal jestem wzruszony, i nadal w to wszystko nie wierzę. Wam przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że słuchacie kolejnych odcinków Alfabetu Wojtusika, a najbardziej dziękuję tym, którzy wspierają mnie na co dzień, czyli patronom i patronkom na Patronite. Do tej grupy możecie dołączyć, szczegóły znajdziecie na patronite.pl. To dzięki patronom i patronkom podcastu Alfabetu Wojtusika można słuchać za darmo. Mam nadzieję, że to było krótkie obwieszczenie, a teraz krótka rozmowa. Słowa o miłościach. Przenosimy się do The Revolutionibus Books i do Agaty Romaniuk. R jak rozmowa. Witamy w Krakowie, mieście deszczowym dzisiaj i mglistym. Tak, Agata Romaniuk Państwa przywitała. To jest taka książka, po której na spotkaniach przychodzą panie i panowie, mówią: Agata, bo ja mam jeszcze fajniejszą historię. Tak jest, rzeczywiście. I to są często historie ich własne, a czasami historie ich dziadków albo mam. I zawsze one są opowiadane takim trochę ściszonym głosem, bo to jest taka historia, o której na przykład naszej rodzinie się nie mówiło. Często to są takie historie. I one niektóre są zupełnie szalone, a niektóre są po prostu bardzo urocze i sentymentalne. Ostatnio mi dziewczyna opowiadała historię swojej babci, która zakochała się w drugim mężu, chodząc na cmentarz do pierwszego męża, a tenże drugi mąż chodził do swojej pierwszej żony. I że oni, ci pierwsi małżonkowie, leżeli obok siebie, no to oni tak tam chodzili z tymi zniczami, złożyli się w końcu na ławeczkę, żeby na niej razem posiedzieć i siedzieli już razem do końca życia. Więc to są czasami oczywiście historie, które się nie mogą rozwinąć w reportaż, ale takie historie właśnie ludzi, którzy się gdzieś późno i na krótko, ale szczęśliwie spotkali. Się nie bałaś, że oddać miłość w wieku dojrzałym, albo dojrzałą miłość, albo szaloną miłość w wieku dojrzałym, 50+, 60+, to wystarczy trudne zadanie, żeby to nie było błahe, proste, albo żeby nie było dramą? Trudne i też, żeby nie było powtarzalne, to znaczy, bo dużo tych historii to jest takich, spotkałem moją dziewczynę z liceum po 40 latach, no i pobraliśmy się i jesteśmy szczęśliwi, więc bardzo mi zależało, żeby te historie były różne, z różnych porządków, żeby to były różne miłości, bardzo erotyczna, namiętna miłość i taka bardziej platoniczna miłość. I międzynarodowa, i z Dąbrowy Górniczej. I Dąbrowy Górniczej. Chociaż oczywiście i tak dostałam już bęcki, że jednak nie wszyscy są doreprezentowani. Nie ma na przykład pary LGBT+, nie ma, bo rzeczywiście miałam takich bohaterów i wycofali się na ostatniej prostej.
Więc ja też tego nie pisałam wobec, znaczy z taką tabelką, nie, że z Dąbrowy Górniczej mam, teraz trzeba znaleźć kogoś z Pomorza. Więc ten wybór jest wyborem, nie jest przypadkowym, ale nie jest według jakiegoś takiego klucza, który musiałam odhaczyć. Ale o zgrozo jest trójkąt. Tak, właśnie, na szczęście jest trójkąt. I to taki dziwny trójkąt, bo to jest taki trójkąt za przyzwoleniem. Tak, jest za przyzwoleniem. Gdyby nie był za przyzwoleniem, to pewnie po prostu byłby romans czy zdrada, nie? A to jest jednak układ równoboczny trójkąt, co więcej. Taki wypełniający, uzupełniający się, bo to też jest fajne. Na wielu poziomach, nie tylko na poziomie emocjonalnym. Ani erotycznym, tak. Też na poziomie takim organizacyjno-życiowym. Jeden sprząta, drugi gotuje, a pani Lucia właściwie królowała wobec nich obu, mogę powiedzieć. Ale to jest oczywiście trójkąt, który się rozwinął jednak z romansu. Znaczy, pani Lucia z Ryśkiem byli małżeństwem, a no, pani Maniek pojawił się, no, lekko licząc, 30 lat później. Kolega męża. Kolega męża, współpracownik po fachu. Przepraszam. Jeden jubiler, drugi zegarmistrz. Właściwie pierwszy mąż zegarmistrz, a kochanek jubiler, to łatwo można pomylić. A pani Lucia pomiędzy nimi z tymi złotymi zegarkami. I rzeczywiście no, miała z nim romans, który się potem za zgodą męża przerodził w trójkąt, w którym żyli szczęśliwie ładnych parę lat, bo chyba w sumie jest 8, więc nie krótko wcale. No nie na tyle krótko, żeby móc powiedzieć, że to był jakiś eksperyment, który jednak się okazał nieudany. Kiedy ty łapiesz to, że twoi bohaterowie są szczęśliwi? Krótko, to już wiemy dlaczego, a szczęśliwie, bo to, że ktoś powie albo napisze jestem szczęśliwy, to jeszcze nie wszystko. No właśnie, bo to jest jakaś jego projekcja. I czy to jest tak, że wystarczy, że minęły 3 miesiące i już mogę powiedzieć, dobra, to już wystarczająco długo państwa odzwaniam? Związki się rozpadają, dlatego że jedna ze stron twierdzi, no jak to, przecież ja byłem szczęśliwy. Tak, tak, a ty nie. No właśnie, więc nie mam chyba takiego papierka lakmusowego, ale często to jest tak, że ludzie mówią o tym, bo właśnie, bo to są jednak dojrzałe miłości, więc ludzie też w słusznym wieku, często mówią o tym, że albo wcześniej czegoś takiego nie przeżyli, albo że czuli się, nie wiem, smutni, zamrożeni, zablokowani przez lata i ta relacja, czy ta miłość ich otworzyła na coś nowego. Bardzo często pada takie sformułowanie, dostałam, czy spotkało mnie drugie życie. Nawet jeśli ono było właśnie krótkie, jeśli ten związek, tak jak w niektórych tych przypadkach w tej książce, trwał raptem parę lat, to też wielokrotnie bohaterowie powtarzali, że czasami więcej warte te 4 lata razem niż 40 lat osobno. To akurat ta tytułowa para z tytułowej historii. 40 lat się nie widzieli, a potem przeżyli razem. Ja w momencie, w którym z nimi rozmawiałam, 4, a potem jeszcze kolejne 3 lata. Więc to jest taka arytmetyka chyba. M jak miłość teraz będzie w alfabecie, bo to M jak miłość jest ważne, bo dla mnie też ta książka pokazuje, to jest kolejna z książek, która pokazuje jednak, jak język polski jest ubogi, jeżeli chodzi o mówienie o miłości. Ja nie mówię o opowiadanie historii, w których jest miłość. Znam taką osobę, która często mnie pyta trochę, jak wiesz, w pewnym wierszu, powiedz mi, jak mnie kochasz. A ja mówię, no jak to, no przecież cię kocham, no ale opowiedz mi jak. Tak. No i tu jest jakiś kłopot się pojawia. Jest ogromny kłopot i nawet ci bohaterowie, którzy, no widać było, że są bardzo w sobie zakochani, bardzo sobie bliscy, unikali na przykład w ogóle użycia tego słowa, że się kochają, że są razem, no spędzamy razem czas, Ela jest mi bliska, takie padały sformułowania. Tak jakby powiedzenie tego na głos, a szczególnie w jakiejś innej odmianie niż takie proste, no kocham żonę moją, sprawiało ogromną trudność. Ludzie się chyba tego boją, boją się tych konsekwencji, jakichś takich społecznej odpowiedzialności, która się z tym wiąże, no bo w naszej tradycji to jak się kochają, no to ślub, dziecko trzeba by, to jest drzewo zasadzić, kredens i tak dalej. A zwłaszcza w tych późnych miłościach w ogóle o tym już nie ma mowy bardzo często i bohaterowie moi przynajmniej nie decydowali się na przykład na to, żeby się pobrać, żeby zamieszkać razem. Więc często mówili, no tak się spotykamy. A dlaczego odbieramy trochę temu pokoleniu, które od nas, tu obecnych, starsze jest to jedno pokolenie, społecznie mam wrażenie, takie prawo do tego, by w wieku 55, 60 lat poznać kogoś i z nim spędzić resztę życia, to ciągle jest jakiś problem. To widać w historiach twoich bohaterów, że wnukowie czy córki, wnukowie nawet się godzą. Prędzej czy wnuczki, niż te ale pokolenie. Córka, syn, Absolutnie nie. No jeszcze wiesz, spędzić razem, no jeszcze to właśnie spędzanie jest takie bezpieczne, ale zakochać się, pragnąć kogoś, oszaleć na czymś punkcie, no nie, no gdzie, po 60, po 70? Zrealizować niezrealizowane dotąd fantazje. Tak, absolutnie nie ma na to przyzwolenia. Chyba też dlatego, że gdzieś to jest tak, mamy, wydaje mi się, socjobiologicznie poukładane, że ten wiek produkcyjny jest właśnie do tej szaleństw i namiętności, do tego, żeby to doprowadziło do dzieci, a potem jak człowiek wychodzi z wieku produkcyjnego, to już może tylko spędzać czas.
No otóż nie, mamy nadal ciała, które pragną i mamy nadal dusze stęsknione i mamy nadal wiele potrzeb emocjonalnych, które tylko relacja bliska z innym człowiekiem może zaspokoić, więc trochę mnie to zasmuciło, że w ogóle tego nie spodziewałam, że jest taka właśnie taki brak przyzwolenia i takie chęć zamiecenia tego pod dywan. Ja mam szczerą nadzieję, że jak te wnuki dorosną do bycia tymi dziećmi dojrzałych kochanków, to już będą miały trochę inne podejście. Bo jednak młodzi ludzie teraz żyją w związkach poliamorycznych, i w związkach otwartych, i partnerskich, rozmaitych. I może jak będą mieli sami 50-60 lat, a ich rodzice 80, to będzie inaczej. Ale na razie jest jak jest. Na razie pokolenie średnie by chciało, żeby babcia spokojnie się zachowywała, a nie tam jakieś orgazmy albo inne miłości, wyjazdy do Wenecji. Co ludzie powiedzą, co ludzie siedzi. No. W ogóle to hasło, co ludzie... No więc głównie ludzie nic nie mówią. Ludzie są zajęci swoim życiem jednak. I też to często powtarzałam bohaterom, że proszę tak nie martwić, to nie jest tak, że teraz państwo będziecie w TVN-ie albo na Pudelku. Ale ten lęk jest i takie groźby nawet synowa tego trójkątnej ekipy mówiła im, a jak ludzie się dowiedzą, to was eksmitują. No. Ale nie wiadomo co, przyjdą z widłami ich eksmitują, no to są jakieś absurdalne groźby. Ale to pokazuje tą barierę, która jest przez nas, no w takim właśnie postrzeganiu roli społecznej matki, babci, osoby dojrzałej. A jaki jest odbiór? Bo pewnie masz takie wieści bliskich, czy osób, które czytały już krótko i szczęśliwie, a są związane z twoimi bohaterami, bohaterkami. Na razie bardzo dobry, odpukać. Nie było żadnych... I oni też wszyscy, i bohaterowie oczywiście, ale też część rodzin czytała te teksty wcześniej, bo to była główna obawa bohaterów. A jak mój brat na to zareaguje, a jak zareaguje moja kuzynka, a jak moja córka, bo ja nie opowiadałam tego wcześniej i tak dalej. Więc takich reakcji rodzinnych nie ma, chociaż kilka historii wypadło z tej książki właśnie dlatego, że one były i że się ktoś tam w rodzinie czy z bliskich nie zgodził. Więc te, co się ostały, to już są bezpieczne. Nie mam też żadnych na razie sygnałów jakichś innego rodzaju oburzenia, że co pani tutaj opisuje, jakieś bezeceństwa, że tamten trójkąt albo właśnie tego nie. Raczej przeciwnie, raczej reakcje są bardzo pozytywne i zauważyłam takie zjawisko, że ludzie kupują tą książkę swoim mamom czy w ogóle dojrzałym rodzicom pod tytułem chciałbym, żeby moją mamę czy mojego ojca coś takiego spotkało. Chciałabym, żeby to było możliwe, żeby uwierzyli, że jeszcze można. Albo sobie. Ludzie też sobie na prezent kupują albo bliskim przyjaciołom. Tak jak mi o tym opowiadałaś, to jeszcze pojawił mi się jeden schemat, że ten, z którym albo ta, z którą jesteśmy, to jest ten lub ta jedyna. I że to musi być miłość na całe życie i potem też społecznie nie dajemy sobie ani tym ludziom prawa do czegokolwiek. To znaczy można być potem w permanentnej żałobie, bo to też jest jakaś rola społeczna, jest, którą przyjmujemy. I taka świetnie literacko ukonstytuowana, nie? Prawda? Oczywiście. Już 15 lat zmarł temu, a ja ciągle o nim myślę. To był ten jedyny. I też właśnie dzięki temu, ja to obserwuję też w gronie ludzi bliskich nie zauważamy tego, że to był człowiek z krwi i kości, tylko troszeczkę tam z roku na rok ten pomniczek rośnie, nie? Tak, właśnie pomniczek rośnie i często jest tak, że ten pomniczek na tyle rośnie, że rzuca cień na wszystkich żywych. To znaczy nikt po prostu w tym cieniu nie ma szansy zaistnieć. I dlatego pewnego rodzaju odwagą jest powiedzieć, tak, byłem szczęśliwy na przykład z tą moją pierwszą partnerką czy żoną, ale nie żyję od 30 lat, czy 15, czy iluś i na pewno by chciała, żebym był szczęśliwy. Nie miałaby nic przeciwko. I to takie całe mama się w grobie przewraca. Jednak no, wziąć na to poprawkę i tego po prostu nie słuchać. I wszyscy moi bohaterowie w którymś momencie się odważyli, żeby właśnie, bo zdecydowana większość z nich była w długim związku, często udanym pierwszym. Niektórzy nie. No, uziemiony pan, który był kasanową sanatoryjnym, nie miał nigdy długiego związku. No ale z kolei tak, tutaj założenie było długo nieodwrotnie, ale też w związku z tym, jak się związał z tą kobietą, z którą w tej chwili jest, to oczekiwanie rodziny. No dobra, masz 70 parę lat, ślub, jednak wszystko po Bożemu. Co prawda opóźnienie 50-letnie, ale po Bożemu. On powiedział, jakie po Bożemu? Ja jestem jeszcze młody. W ogóle zupełnie nie o to nam chodzi. To teraz będzie taki eksperyment. Jesteśmy w księgarni zaprzyjaźnionej bardzo mocno z alfabetem Wojtusika, który jednocześnie często jest studiem tego podcastu. Ja będę teraz bardzo powoli i bardzo takim niskim głosem zadawał pytanie, a dzięki temu ty będziesz mogła sobie przysunąć herbatę, którą zamówiłaś i tak. Sobie nalać i spożyć. Dziękuję bardzo. To... Ja zadaję to pytanie. Powoli. A czy do tego, o czym opowiadasz, wpisuje się jedna z ostatnich historii w tej książce, która dotyczy Elżbiety, która żyje z mężczyzną lat wiele i potem ten mężczyzna chory jest,
A historia dotyczy również fenomenalnie opisana przez ciebie parasolek, które sąsiad znajduje, które to parasolki twoja bohaterka cały czas porzuca i pewnie o nich zapomina, a tych parasolek jest wiele i potem te parasolki powodują, że sąsiad z Elżbietą się zaczynają spotykać. Czy to jest trochę taki przykład? Jednak dobrze przeżytego czasu z jednym partnerem, a potem pozwolenia sobie na, tak, na pewien rodzaj bliskości. Długie dalej. Długie pytanie, krótka odpowiedź. Tak. Dziękuję. Tak. Proszę. Ach, proszę Państwa, teraz mam herbatę z pomarańczą i z goździkami dzięki temu. Tak, to jest właśnie taki przykład. Ona naprawdę była szczęśliwa ze swoim mężem i oczywiście końcówka była trudna, bo on zachorował na Parkinsona, ale dała się Marianowi wychodzić, bo to dosłownie tak było, że on te parasolki przynosił, zwijał, bo ona je zostawiała na półpiętrze, no, niosąc zakupy. No i któregoś dnia po śmierci jej męża się odważył zadzwonić i zaprosić ją na kawę. Więc odwaga była z jego strony, ale odwaga była też z jej strony, że jednak, bo to była taka, jest, bardzo osoba, no, pełna rezerwy i taka w ogóle nieśmiała. Więc musiała się gdzieś tam odważyć, żeby się do tej kawiarni w Tarnowie umówić i żeby w ogóle się otworzyć na niego. Więc jak najbardziej. I to nam pokazuje też, że my żyjemy coraz dłużej i w związku z tym trudno już naprawdę oczekiwać, że będziemy mieć jeden zawód, jedną miłość, że wszystko będzie takie pojedyncze i na zawsze. A taką mamy cały czas, mam wrażenie, takie z tyłu głowy, prawda? Że jeżeli długo i szczęśliwie, to znaczy do końca razem, póki śmierć nas nie rozłączy, w chorobie i zdrowiu i tak dalej. No świat pokazuje nam, że tak często nie jest, że może, jak mówiła moja prababka, mąż rzecz epizodyczna. Więc może, oczywiście to jest żartobliwe, ale może rzeczywiście, jeśli okoliczności tak się ułożą, że my żyjemy dłużej niż partner, albo partner nas porzuci, albo nie wiem, cokolwiek rozstaniemy się, to może być ta przestrzeń na drugą albo i trzecią miłość. I każda z nich może być na swój sposób szczęśliwa, nawet jeśli z jakąś datą ważności. Zresztą każda ma datę ważności. Takie nie? powiedzenie jak te twojej babci, to sobie, jak twoi bohaterowie to mówią, to gdzieś tam sobie notujesz, że ach, to jest świetne do tekstu. Zawsze. Oczywiście, że tak. Jest jedna historia, która nie pasuje do tej pięknej mozaiki Krótko i Szczęśliwie i to jest historia Tadeusza, zakochanego w swojej żonie, który kiedy ona umiera, decyduje się świadomie na zaprzestanie komunikacji werbalnej ze światem, przestaje mówić, co nie oznacza, że nie wiem, ma afazję albo że coś mu się wydarzyło. Po prostu nie komunikuje się z rodziną. To jest historia bardzo wzruszająca, bo tam też pojawia się wątek miłości. Pojawia się wątek miłości. Ja się zastanawiałam przez jakiś czas, czy ta historia powinna wejść do tej książki, ale jest na tyle niezwykła i poruszająca, a jednocześnie nie jakby możemy nie państwu weszła, to bym się nie wzruszył tak z łezkami. No. O całe szczęście. W takim razie. Nie możemy państwu zdradzić, co się tam dzieje na końcu, bo w tym całe clue, ale on jakby w pewnym sensie poprzez miłość się odradza, można tak powiedzieć. Jego żona miała na imię Hania. Ten tekst się nazywa, nie ma tytułu, Powrót Hani, to rzeczywiście w pewnym sensie jest powrót Hani, co pokazuje, że no właśnie, to, te miłości przychodzą nie takie, nie wtedy, kiedy byśmy myśleli. To nie zawsze jest miłość kolejna do kobiety czy mężczyzny. Czasami to jest miłość i zawsze namienna. To jest czasami miłość platoniczna, czasami to jest miłość do dziecka, czasami to miłość jest oparta o przyjaźń, czasami epistolarna, tak jak w jednej tej historii. One są, tak jak Magda Grzebałkowska powiedziała i napisała z tyłu tej książki, czasami te miłości są trójkątne, ślepe i zupełnie nie w tym momencie. I myślę, że pan Tadeusz był osobą, która jest osobą, był. Nie, no był jednak, że się już w ogóle naprawdę niczego nie spodziewał. On był na takim, jego syn to ujął, na takim dożyciu. Znaczy on już tak, ale bardzo długie to dożycie było, bo on dosyć młody był, jak żona umarła. I tak po prostu wegetował w pewnym sensie. A jak sobie napiszesz taki tekst o Tadeuszu i potem sobie go przeczytasz, a potem zredagujesz, a potem sobie go przeczytasz, to wiesz, że to jest ten moment, kiedy, wiesz, trochę jak w projekcji idealnej filmowej, że to jest ten moment, kiedy, jak na Braveheartie, Mel Gibson krzyczy freedom, połowa sali płacze. To znaczy, tak, czy da się napisać wzruszenie, w sensie zaplanować. Da się zaplanować wzruszenie, ale oczywiście to trzeba przetestować też. Czasami ja mam masz grupę taką? Mam taką grupę. Wysyłasz 20 osób. Tak, powiedz mi, kiedy płakałaś, co ci się podobało, kiedy się śmiałaś. To akurat było tak, że mój redaktor Adrian Stachowski jest bardzo niewzruszliwy, więc wiedziałam, że to on nic, ale miałam drugą redaktorkę, która się zajmowała stroną językową. I Adrian dawał znać, pani Ania płakała na parasolkach, pani Ania płakała. I wiedzieliśmy wtedy, że to jest super, więc ona była super, no w sensie była pierwszą naszą testerką. Ale też niektóre, ja mam tendencję do pisania trochę za dużo, w sensie od trzy dania za dużo, a to często trzeba uciąć. Więc na przykład ten tekst o Tadeuszu jest ucięty, był ostatni akapit, tam coś jeszcze było. I tu akurat Mariusz Szczygieł powiedział, wiesz co, skończ na tej słuchawce telefonicznej, tam już nie dopowiadaj, ludzie już ci tutaj
się przejęli tą historią. Więc niektóre też zakończenia tych reportaży przeszły do posłowia, do pokrótca, żebyście Państwo, no z różnych powodów, no to znowu nie mogę powiedzieć w tym sensie dlaczego, ale żeby ta historia na przykład troszeczkę dłużej wybrzmiała albo inaczej. Ale tak, tak, myślę o tym, no to są historie, które są poruszające i staram się też bardzo, żeby one by Państwa poruszyły, ale żeby nie były jednak tkliwe, w taki tandetny sposób. I to było trudne. I nie wiem, czy to mi się udało. Spotkałam się też z zarzutami wobec tej książki, że ona jest tkliwa, a historie są banalne. Jedna krytyczka tak oceniła. A z drugiej strony czytelnicy raczej mówią, że to jest dobry rodzaj wzruszenia. Trzeba było coś dopisać. Jak są banalne. No właśnie. Tam skomplikować nie, sytuację. No, że to takie historie, co się wszystkim zdarzają. Mi się wydaje, że ona jednak, ja nie wiem, ja tak dużo trójkątów po 80 na przykład, ale może niektórym się zdarzają po prostu cały czas. Ale wiesz co, może jest też takie założenie, że reportaż ma w nas w jakiś sposób wyrwać z poczucia bezpieczeństwa, z pewnych przyzwyczajeń, że powinien nas boleć, szczególnie ostatnio, kiedy też przy pomocy reportażu, przy okazji tematu, przerabiamy sobie inne nasze lęki, strachy to społeczne, prawda. Historyczne i tak, tak dalej. Tak, to też nie? Był taki zarzut, że tutaj nie ma nic zaskakującego, nic drastycznego. Ja nie uważam, że reportaże muszą być tylko o takich rzeczach. To znaczy, oczywiście też i oczywiście, jeśli ktoś więzi kogoś w piwnicy przez wiele lat, albo, nie wiem, zabija dzieci i trzyma je w beczkach, to powinien na ten temat powstać reportaż. Myślę, że reportaż powinien powstawać też o rzeczach, które nie są drastyczne i nie są, a jednocześnie dają nam nadzieję i mówią, jest też jakiś okruch dobra i relacji i ciepła między ludźmi i warto sobie o tym przypomnieć. Więc jeśli Państwo szukacie reportaży drastycznych, to w tej książce ich nie ma, chociaż one są, mam wrażenie, słodko-gorzkie. To znaczy tam jednak też jest trochę cierpienia, jak to w życiu. Ktoś choruje, ktoś odchodzi, ktoś kogoś rozczarowuje. No bo szczęśliwie to nie chodzi ulepkowo szczęśliwie, no to tak. Prawda? Raczej szczęśliwie prawdziwie. I dlatego to są reportaże też, a nie, nie wiem, nie zdecydowałam się napisać opowiadań o dojrzałych miłościach. No bo powinnaś pisać, że ktoś ciągle i permanentnie cierpi, no. I dlatego. No, to by było też takie polskie, nie? Dobra, u nas my lubimy takie historie, że wszyscy cierpią. Jak jest, no fatalnie, nie? Jak wyglądasz, no nie, kiepsko. To ja zareklamuję teraz tak, żeby był jakiś taki suspens, dramaturgia, dramatyczny fragment. Problemy zaczęły się, kiedy Wiesława, 50-letnia księgowa z Iławy, wybrała ciało Zdzisława zamiast ciała Chrystusa. No czy to nie jest dramatyczne? To jednak jest dramatyczne. I teraz trochę oczywiście żartuję, a trochę naprawdę to jest dramatyczna historia. Bo to jest taka prawdziwa tragedia. Tak, no. I dla niej to rzeczywiście było, bo ona była niezwykle religijną osobą do końca życia i to, że musiała zrezygnować z sakramentów, czy właściwie nie miała przyzwolenia na przyjmowanie sakramentów, bo żyła w związku niemałżeńskim. No potem już małżeńskim, no ale była po rozwodzie, więc w oczach Kościoła nie. To był dla niej jakiś ogromny problem, więc dla mnie by nie był, ale dla pani Wiesławy tak. I to napięcie pomiędzy właśnie późną miłością szczęśliwą, też erotycznym spełnieniem, a chęcią przystępowania do komunii było dla niej prawdziwym dramatem, więc no tak, to też chodzi o to, jakiej skali dramatów oczekujemy, prawda? Znaczy może niektórzy, jak nie jest o ludobójstwie reportaż, to nie jest wystarczająca skala dramatu, ale myślę, że w perspektywie życia Wiesławy z Iławy to było. Tak sobie myślę, że jeszcze jeden wątek jest tutaj ciekawy, bo pojawia się wątek życia z sobą na dobre i na złe, czyli tego, co formalnie często przysięga się na ślubnym kombiercu, wypowiadając, że tam i w zdrowiu, i w chorobie, i że cię nie opuszczę. I ci ludzie często nie są w sakramentalnych związkach, nawet cywilnie to nie jest uregulowane, jednak i to też mnie fascynowało. Z dużą determinacją patrzą i odpowiedzialnością na los tego drugiego człowieka, z którego dużo łatwiej się wycofać, kiedy, nie wiem, nie macie wspólnoty majątkowej i nie mieszkacie często razem na co dzień, a jednak oni w większości wypadków decydują się na to bycie razem, gdy okazuje się, że jedna z tych osób ma raka, albo gdy coś się zaczyna dziać, albo kiedy stają przed problemem z widzeniem. To jest clue reportażu przecież. Tak, i w ogóle chyba clue życia i bliskości. To znaczy sobie, że oczywiście, bo masz rację, jak się ma wspólne dzieci i coś tam, no się tyle lat było razem, no to już, oh. A tutaj to są wręcz takie przypadki, że trochę nawet zanim coś się zaczęło w tej historii Millie i Joe, już pojawił się jakiś problem i mi się wydaje, że to jest też ta różnica w tych dojrzałych miłościach, że ludzie trochę wiedzą, że życie nie jest tylko bajką, nie jest ukrywane i że też z racji na wiek obojga różne ciężkie rzeczy przyjdą i to jest jakby wpisane w tą relację. I z dużym takim, i to mnie zdumiało też, że z dużym takim w sumie spokojem przyjmowali te trudne rzeczy, które ich spotykały, czy spotykały często ich partnera.
Oczywiście nie zawsze od razu, czasami z jakimś buforem, żeby to przetrawić. I, bo to jest chyba trochę taka obietnica właśnie tego, że któryś z moich bohaterów powiedział, że Joe konkretnie, że Millie nie jest jego pierwszą miłością, ale na pewno może jej obiecać, że będzie ostatnią. A to jest bardzo duża odpowiedzialność, ale też taka jedna z piękniejszych obietnic, jakich możemy sobie złożyć, bo to też oznacza, że naprawdę to trudne będzie, nie? I że się godzę na to, że będę z tobą niezależnie od wszystkiego. I to mi się wydaje jakieś takie wzmacniające i też takie dające po prostu nadzieję, że ludzie nie mówią, a fajnie, bawiliśmy się, pojechaliśmy na Kretę, prawda, super, no ale teraz tracisz wzrok, nara, nie? To pewnie są też takie przypadki, akurat ja na takie nie trafiłam, opisałam inne, ale to też taka właśnie postawa tych moich bohaterów bardzo budująca. Zrobiło się poważnie, więc trochę rozbijmy i wsadźmy tutaj łyżkę dziegciu. Technicznie jak to się układa, żeby ułożyć z kilkunastu opowieści coś, co będzie książką i co będzie na nas działało w czasie czytania, bo myślę, że to jest ważne w takim zbiorze reportaży, że to tam gdzieś narzuca jakąś narrację. To otwierasz to bardzo mocnym tekstem, który jest dla mnie na poziomie myślenia o miłości krótko i szczęśliwie, takim tekstem, który właśnie bardzo mocno rozbija nasze myślenie. To jest historia Staszka i Marii. Ona jest w domu spokojnej starości, tak możemy no, to nazwać. No takim domu opieki, tak. Takim domu opieki. On jest człowiekiem, który się tam pojawia i zakochuje się, mimo tego, że ona ze względu na swój wiek i... Nawet nie wiek, wiesz, bo ona nie jest starszą panią, ze względu na chorobę, Alzheimera, na Alzheimera, po prostu wczesnego Alzheimera. On jest, nie rozpoznaje go, albo widzi w nim innych mężczyzn, wybranych, więc nie ma tej relacji bezpośredniej, a Staszek wie, że jest. Rzeczywiście, dla mnie to była historia, która najtrudniej mi było jakoś zrozumieć i w ogóle też z Marią nie bardzo się dało na ten temat porozmawiać, a on jest takim człowiekiem małej liczby słów, więc musiałam raczej ich obserwować, towarzyszyć mu, żeby to jakoś próbować zrozumieć. No właśnie, jak można kochać kogoś, kto nas nie poznaje, czy jednocześnie co to znaczy nas poznaje, czy nie poznaje. Ona się za każdym razem niezwykle cieszy na jego widok, jest bardzo czuła wobec niego, rozmawiają o rozmaitych rzeczach i tak dalej, więc no właśnie, no, jakby to daje do myślenia, co to właściwie znaczy być z kimś innym. Czy to, jak twoja kobieta cię poznaje, ale nie podnosi wzroku znad klawiatury oraz rozmawialiście ze sobą ostatni raz w 96, to czy to znaczy, że jesteście w bliskiej relacji, nie? Pewnie nie, więc czy można tego odmówić z kolei Marii i Staszkowi? Ja mu w którymś momencie zadałam pytanie w tej książce, znaczy i to jest w tekście. Co to właściwie znaczy, że on ją kocha i że ona go kocha i skąd wie, że to jest miłość? I on wtedy powiedział, że dla niego najważniejsze jest to, co on do niej czuje i że póki na nią patrzysz czułością, póki ona istnieje, jest przez kogoś zauważona i nie zapada się w siebie. A on nie oczekuje, że ona będzie tak bardzo nastawiona na niego w takim kontekście właśnie pamiętania różnych rzeczy z jego życia, bo jest nastawiona bardzo w takiej fizyczności, czułości, obecności, chęci spędzania czasu. On musiał sobie to zresztą wywalczyć, dlatego że ona jest w domu opiekuj prowadzonym przez siostry, którym no, nie w smak było, że nagle pensjonariuszka ma apsztyfikanta. No jak to, prawda? No w ogóle, prawda? I to jeszcze właśnie taka, która... I to nie mąż, prawda, przychodzi odwiedzać, więc to było jakieś ogromne oburzenie. Dewiant jakiś. Tak. Czego on chce? No. Wykorzystuje biedną kobietę. Nieświadomą. Nieświadomą, tak. Więc to było jakimś tam problemem, na szczęście rodzina jej zainterweniowała. No i tak, teraz oni nawet planują, znaczy właśnie, planują się porwać. On by chciał się ożenić z Marią, żeby móc ją na przykład zabrać na spacer, bo to jest tego kwestia, że on jest niespokrewniony, więc może ją wychodzić z nią tylko do ogrodu, bo ona tam wychodzi jakby w ramach w ogóle tego, że jest w tym miejscu, ale już żeby pójść na spacer do miasta, to musiałby być jej mężem. Ale teraz, czy można się ożenić z kobietą, która nie wie, ale jednocześnie nie jest ubezwłasnowolniona, która nie wie, kim sama jest do końca, kim my jesteśmy. To są takie w ogóle problemy, które z którymi ja się wcześniej nie spotkałam. A jednocześnie ta relacja, i ich muszą mi państwo uwierzyć, bo się jej przyglądałam, jest bardzo czuła i taka poruszająca i z dużą taką bliskością, jakąś taką łagodnością wobec siebie. Więc tak, więc to jest pierwszy tekst i chyba też chodziło o to, żeby od początku tej książki rozbić takie wyobrażenie, że ludzie myślą, a to jest od takich państw starszych, co to chodzą po plantach, trzymając się za rączki, to jest takie słodkie. Poznała go w sanatorium. Poznała go w sanatorium, prawda, pokochali się, no i teraz sobie mieszkają. Chociaż na jest starym tutaj historia sarotyna, nie jedna. Jest, nawet jedna. Dwie, no tak. Właśnie. Ale one też są jednak nie takie typowe właśnie, że na fajfach w sanatorium. A potem z kolei jest tekst, który jest właśnie o rozbuchanej erotycznej nie trójcy, żeby czytelnik, który sobie myśli, a to teraz ja już wiem, o czym będzie, nagle miał poczucie, ojej, to jednak nie wiem. Znaczy, dobra, czyli to będzie też taka historia. A potem jest, więc chodziło też o to, żeby to zmiana tego tempa trochę była i tego obrazowania,
Potem pojawiają się historie z wojną w tle, z epidemią w tle, która się po prostu wydarzyły, te rzeczy w trakcie, jak pracowałam nad tą książką i one się też zdarzyły moim bohaterom po prostu. Hmm. A to jest przyjaźń, czy to jest kochanie, jeżeli drużnik spotyka dziewczynę? I czy to może jest zauroczenie? Mm-hmm. Ale zauroczenie nie trwa tak długo. Takie pytania sobie zadawałem, mm-hmm. kiedy czytałem o nich, piszących do siebie przez lata, a potem spotykających się, 10 lat, posiadających własne rodziny, z takiej zwykłej perspektywy przeklęlibyśmy ich i dali im spokój, a to jest taka historia, która trwa. Trwa i trwa no naprawdę bardzo długo. Oni się spotkali po raz pierwszy po 6 latach tego pisania. W sensie nie znali się, trafili na siebie zupełnie jakoś przypadkowo, on do niej napisał i zaczęli korespondować. W XXI wieku. W XXI wieku, proszę Państwa, tak? I to nie były takie maile zdawkowe, tylko to były takie sążniste listy, tyle, że wysyłane mailem. Więc 6 lat to trwało, zanim oni się nie spotkali. To mi się wydaje jakoś niezwykle długo, jak na to, jak szybkie, krótkie, ulotne są często nasze relacje, zwłaszcza te zapośredniczone przez media społecznościowe i inne rzeczy. Ja o tym myślę, że to jest miłość platoniczna. Czegoś takiego, to jest taka kategoria, która w ogóle kiedyś istniała i już się tak nie mówi. Znaczy nie wiem, po prostu może jakiejś miłości nie ma albo czegoś. Że to jest taka relacja, w której oni chyba niczego więcej od siebie ci ludzie nie chcą, niż wymiany jakichś myśli, uczuć, lektur i wrażeń o świecie. I nawet z tego, co, jeśli dobrze ich rozumiem, z tego, co się spotykają, to są jednak no bardzo właśnie platoniczne, niezabarwione o żadnym zabarwieniu, nawet lekkim, erotycznym, bo chyba po prostu też sobie na to nigdy nie pozwolili, nie dali przyzwolenia, no bo właśnie ta ich sytuacja jest jaka jest. Ale to, że to tak trwa, to wydało mi się też interesujące, że właśnie to nie było coś takiego, a mieliśmy 10 maili, jedną wiadomość na WhatsAppie i koniec, nie? Tylko to jednak trwa i być może będzie w ich przypadku trwało do końca życia. To naprawdę nie jest ściema, bo to się właśnie wydarzyło w międzyczasie. Koleżanka, małżonka zadzwoniła, a w związku z tym, że jesteśmy w temacie miłości, to nie chciałbym, żeby ona potrwała krótko, więc wybacz, czy mogę oddzwonić? Proszę bardzo. Rozmowa była o deszczu i o pierścionku, a pierścionek jest, bo to jest pierścionek zaręczynowy, wiesz, i się mojej żonie taki zrobił w sensie, że się... Wyślizgnął był. Nie, że się zmniejszył, bo tyle lat go nosiła, ta obramówka się zmniejszyła i pękła w jednym miejscu, no, a teraz wiesz już, że nie robią w srebrze takich rzeczy, bo ci nie opłaca. On był srebrny był. Nie, to pęknięcie pierścionka złapał no, chyba niedobrze. Ale udało się go oddać i właśnie mogę go odebrać. No, okay. Czyli tak. Czyli może nie będzie tak krótko. Nie. Właśnie, bo to też jest o tym, nie? Że jak coś pęknie, to jednak warto załatać. I czy to jest pierścionek, czy to jest relacja. I myślę, że tak jak w ogóle rozmawiałam z tymi moimi bohaterami, to oni mieli dużo większe przyzwolenie i zrozumienie dla tego, że no nie wszystko musi być idealne, nie wszystko musi być dopasowane. Ten partner nie musi nam pod każdym względem odpowiadać, bo każdy już przeżył dużą część swojego życia, ma swoje przyzwyczajenia i tak dalej. Ale to chodzi trochę o takie przełożenie prostackie w stylu, że jak jesteśmy rodzicami, to nie jesteśmy zauważyć wielu w stanie rzeczy i dopiero zauważamy je, kiedy jesteśmy dziadkami, bo mamy na to więcej czasu, przestrzeni, też nawet dystans? Nie o to chyba chodzi, tylko o takie poczucie potrzeby własnej przestrzeni i wolności i w związku z tym dawania tego partnerowi. Czyli na przykład Wiesława, rzeczona, co porzuciła Chrystusa na rzecz Zdzisława, i Zdzisław nie zamieszkali nigdy razem, ponieważ wiedzieli, że mają tak osobne życia i tak chcieli je też zachować mimo wszystko, że po prostu nie puszowali, no to ty się przeprowadź do Iławy, ty się przeprowadź do Gdańska, ty porzuć swoją ezoterykę, ty porzuć swój kościół. Tylko po prostu brali się nawzajem z tym wszystkim, co przynosili i nie próbowali sobie, i nie próbowali też koniecznie zlepić to w jedno. Tak jak się próbuje w tych związkach młodych, gdzie tworzymy razem dom, prawda, i próbujemy się tam, ścieramy czasami twoje, a moje, a będziemy robić taki rosół, a kupimy zmywarkę, a ja uważam, że nie kupić i tak dalej. Więc to było jakieś takie dla mnie też odkrycie, że właśnie dużo więcej takiego było przestrzeni, takiego zrozumienia i mniej próby zmiany, dostosowania do siebie, narzucania swojego zdania. Też dlatego, że każdy miał na przykład swoje mieszkanie i swoje pieniądze i decydował o sobie. I to też jest bardzo takie ułatwia sprawę. Bo ci bohaterowie w sporej części się jak lubią. To tak, też jest fajne. I to jest chyba w ogóle najważniejsze. Oczywiście oprócz tego, że część tych związków to są związki bardzo namiętne,
ale na pewno wszystkie są o tym, że Elia Klubie. To chyba w ogóle lepszy serial by był, myślę, Elia Klubie niż Jak Miłość. A Coming Out Agaty, ten taki z kubeczkiem, z imieniem, ostatni tekst, który pojawia się, dlaczego zdecydowała się wyjść też z tej ramy? Reporterka niewidzialna i tak dalej. No więc po pierwsze dlatego, że nie bardzo jestem taka niewidzialna w tej książce, bo jednak ona w dużym stopniu była taka, się zaprzyjaźniłam bardzo z tymi bohaterami, bo oni wymagali dużo czasu i uwagi i to nie były takie szybkie, wyjadę na 3 dni w teren. I często próbowali mi właśnie, trochę... bo pracujecie na emocjach, nie? I emocje trwają dłużej niż zdanie sprawy z jakiegoś wydarzenia. Był pan świadkiem tego pożaru albo tej rakiety gdzieś tam? Tak. Zebraliśmy i tak dalej. A tutaj ludzie się musieli otworzyć, opowiedzieć, dojrzeć może do tego, żeby mi zaufać i o tych emocjach opowiedzieć. Zawsze były przynajmniej dwie strony. Więc choćby samo to. Więc spędziłam z nimi bardzo dużo czasu i dużo tam usłyszałam też różnych takich porad albo takich właśnie jakichś... Co, jak to z tą miłością. I ta moja historia mi się po prostu zdarzyła, jak pracowałam nad tą książką, zupełnie na ostatniej prostej. I myślę, że ona by się nie zdarzyła, gdybym nie miała ze sobą w tych wszystkich wywiadów, których było dużo więcej oczywiście niż tych reportaży, które ostatecznie w tomie się znalazły i które mnie utwierdziły w przekonaniu, że jedno, co na pewno trzeba robić, to być takim odważnym w danej chwili, w danym momencie. To znaczy, kiedy ktoś nas zaczepi, albo kiedy nam się ktoś podoba, albo kiedy czujemy z czymś bliskość, albo kiedy mamy tego sąsiada, co przynosi te parasolki przez 18 lat, to może warto się odważyć, pójść na tą kawę, albo na ten spacer, albo właśnie... No i przez to, że ta historia mi się zdarzyła wtedy, to... A też jestem już... osobą dojrzałą, a ten mój partner tym bardziej, to pomyślałam sobie, że stanę z moimi bohaterami w jednym szeregu i ponieważ oni odsłaniają swoje miękkie podbrzusze, bo historia o miłości jest najbardziej miękką rzeczą, jaką możemy opowiedzieć światu, to ja zrobię to samo. I to w ogóle bardzo bohaterów uspokoiło, jak ja mówiłam, ale ja też jestem w tej książce. Wie pani, ja się tak samo poddaję ocenie, czy nie wiem, czy narażam się na śmieszność, czy cokolwiek. No i niektórych to przekonało w ogóle, żeby się zgodzić też, żeby ostatecznie tekst w takiej formie, w jakiej był, poszedł do publikacji. Więc to są te dwa powody. Po pierwsze, bo to się zdarzyło w tym czasie, a po drugie pomyślałam sobie, że stanie w takim jednym szeregu jest właśnie powiedzeniem jestem z wami i też się tego nie wstydzę. Ale dostałam też za to bęcki, oczywiście, więc od niektórych krytyków, że to jest egzaltowane, że poza tym, że jestem za młoda, żeby być w tej książce, tak jakby, nie wiem, było jakieś odcięcie na PESEL-u, trzeba mieć 46, a ja mam 44 albo coś. Ja to, no więc... to trzeba coś przeżyć. No. No, trzeba coś przeżyć, nie? Ta książka nie jest o starości. Ta książka jest o tym, o tych drugich, trzecich czy późniejszych miłościach. I teraz nie ma znaczenia, czy ktoś ma 44, 3 czy 5, czy 82, kiedy to się wydarzy. I wydaje mi się takie prostackie podejście, takie arytmetyczne do tego, tak? Bo nie wiem, pan Marian zakochał się pierwszy raz mając 70 i dla niego to była pierwsza, ale jednocześnie dojrzała miłość, tak? A Lusia była po 80, jak zamieszkali w trójkącie i... No właśnie nikomu tych lat nie wyliczam. Dla mnie ważniejsze jest to, że to dla tych ludzi jest taka miłość właśnie, której się nie spodziewali, która przyszła późno, po tej drugiej stronie pagórka życia. Miłość, z której nie będzie dzieci, z których nie będzie wnuków, miłość, która nie kupuje zmywarki i nie będzie sadzić drzewa. Bo w tym wszystkim jest jeszcze C jak czułość, czy też czy jak czułość, a jak się państwo przekonali, tytuł krótko i szczęśliwie jest zwodniczy, bo może być i długo i właśnie, szczęśliwie. Tak. Co to znaczy zresztą krótko, no prawda? Właśnie. A poza tym jest też trochę tak, że jak jest szczęśliwy, to często jest za krótko. To prawda. Inna rzecz, mnie to trochę rozbawiło, że ludzie właśnie tak bardzo biorą dosłownie ten tytuł, który jest cytatem z wypowiedzi bohaterki, która właśnie powiedziała, że no tak, kochali się w młodości, rozstali się na 40 lat i teraz są razem. I ja mówię, o matko, to jest niezwykła taka historia, że to jest 10 razy dłuża. Ona mówi, tak nie pisz, po prostu napisz, że to jest krótko i szczęśliwie. I stąd się wziął tytuł tej książki, ale niektórzy czytelnicy, krytycy zwłaszcza, traktują to strasznie tak, powiedziałabym dosłownie, to znaczy, że właśnie, a jak drużnik z dziewczyną piszą 10 lat, to już jest długo. A jak, nie wiem, ktoś umiera na końcu, to jest nieszczęśliwie. No, to tak nie jest. W ogóle chcę to państwu zakryć. Zawsze ktoś umiera ostatecznie na końcu. To dotyczy nas wszystkich, więc... Więc ja do tego tak nie podchodzę bardzo. Dosłownie to raczej była takie puszczenie oka do tej przysięgi małżeńskiej, którą właśnie ludzie sobie składają i do tego napisu na końcowego, na komedii romantycznej, żyli długo i szczęśliwie, ale potem nie widzimy
tego kolejnego kadru, bo się okazuje, że tam też jest i ciężko, i czasami krócej, i różne rzeczy. Więc to jest jednak tytuł nie taki całkiem dosłowny. No to puenta będzie banalna, banalniejsza być nie może i część z Państwa oczywiście może myśleć, że sobie to wyreżyserowałem, ale jednak to ja pójdę po pierścionek, Agata dopije herbatę i pewnie jeszcze chwilę porozmawiamy. Tak będzie. Dociekliwi pewnie myślą teraz jeszcze o historii pierścionka, finale tej historii. Pięknie pan jubiler pierścionek odnowił. Pasuje. Nadal pasuje. Gościnią tego odcinka podcastu Alfabet Wojtusika była Agata Romaniuk, autorka książki Krótko i Szczęśliwie. Historie późnych miłości. Książkę opublikowało wydawnictwo poznańskie. P jak Patronite. Alfabet Wojtusika tworzą osoby, z którymi rozmawiam, goście i gościnie. Współtworzą go patroni i patronki. To dzięki wsparciu na Patronite Alfabet Wojtusika działa bez opłat w przestrzeni wolnego dostępu. Możecie go po prostu słuchać za darmo. Bardzo niewiele trzeba, by mi pomóc. To na przykład kilka złotych, 7, 10 i do takiego wsparcia moich działań was namawiam, pieniądze z podcastu przeznaczam na inwestycje kolejne w podcast, na opłatę za wyjazdy, podróże, zakup sprzętu. Wszystko to zresztą widać, bo przed swoimi patronami i patronkami w specjalnie utworzonej grupie się z tych wydatków rozliczam. Zapraszam was do tego, byście dołączyli do grupy patronek i patronów. Będę zobowiązany. Szczegóły znajdziecie na patronite.pl. Tam wszystkie informacje. Wystarczy w okienku wyszukiwania wstukać frazę Alfabet Wojtusika. A tym, którzy byli ze mną, są ze mną na zasadach patronackich, bardzo serdecznie, jak zwykle, dziękuję. Bądźcie ze mną. Do usłyszenia.